Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Z tej strony Salamander. Słuchajcie, dzisiaj mamy poniedziałek. Jest aktualizacja, jeżeli chodzi o Special Agentów z Match z drużyn, z selekcji drużyn, które tutaj Konami dla nas wybrało. No i oczywiście jest nowy Collector's Box. Zaczniemy sobie o Collector's Box. Tutaj mamy mo możliwość losowania za GP. No, od dłuższego czasu narzekań ludzi, że no to jest chore, że legendy można losować tylko i wyłącznie za MyClub Coinsy. Tak więc Konami się nareszcie posłuchało i, i wrzuciło tych, tych tych właśnie tych te legendy do, do tutaj tych paczek za GP. No, taka standardowa paczka, gdzie mamy jakieś 6-7% szans trafienia czarnej piłki. O tyle dobrze, że jak tutaj losujemy, no to to nie, nie ma takiej sytuacji, żeby te piłki, które już wylosowaliśmy, jeszcze raz jeszcze raz nam, jeszcze raz, żebyśmy je wylosowali. W przeciwieństwie do losowania za Końsy, no, to mi się szczerze mówiąc trochę nie podoba to rozwiązanie, jeżeli losujemy za końsy, bo to wtedy tak jest trochę ryzyko. No, trafi się albo się nie trafia, albo, do... albo będą dobre trafy, albo nie będzie dobrych traf. Słuchajcie, no ta paczka jest taka w miarę dobra, nie ma tutaj złych zawodników, nie ma też jakichś nadzwyczajnych super zawodników. Mogę polecić Fekira, tutaj Romagnoli dobrze broni. Douglas Costa się ładnie, zwinnie kręci. Manolasa mam specjalnego, no to nie będę się wypowiadał na jego temat. Donaruma bardzo ładnie bronił, teraz specjalny to jeszcze lepiej broni. Tutaj już wchodzimy na złote piłki. Hmm. Z latan. Tutaj mam jego specjalną formę. Ciekawa opcja. Nawet nieźle sobie nim się grało mi, ale to jest taki zawodnik, który tylko i wyłącznie się nadaje, żeby dobiec do niedobitej piłki i ją wpakować w bramkę. Nic więcej, słuchajcie, tak mamy trzy legendy. Mamy Adriano, który jest świetną legendą. Bardzo fajnie ma świetne strzały. Jego minusem jest stamina, oczywiście. Natomiast reszta to jestem na tak, no i oczywiście podania też są jego minusem, a reszta jestem na tak, jest to typowy napadior Świetnie się wpisywał w, spisywał w szóstce, wszystko praktycznie przez niego kupnięte wpadało, no i oczywiście nie było szans, żeby to obronić. Następną le legendą jest Rekoba. Mam tego zawodnika, nie jestem z niego za bardzo zadowolony, dla mnie jest trochę za wolny jak na napastnika, Eee, ma w miarę dobre podania i dobry dribbling, ale zdecydowanie, zdecydowanie przy tych specjalnych kartach trzeba być szybszym napastnikiem. Eee, tutaj słuchajcie, Gilberto Silva, bardzo fajna legenda. Tutaj PESEB zauważył jedną fajną rzecz, bo to jest jedyna legenda, która ma styl gry Anhorment. Więc no to jest zdecydowanie człowiek, który będzie nam się ustawiał w miejscu, gdzie będą iść podania, czyli będzie je przecinał, będzie wystawiał nogę, będzie tutaj ładnie wchodził w przeciwników bardziej fizycznie i, 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 i tutaj będzie ich nękał swoim. Swoim, swoim właśnie e, swoimi umiejętnościami, w miarę dobre podania, zdecydowanie dobra defensywa, trochę mógłby być szybszy, ale po 20, na 28 levelu robi się z niego potężna bestia. Zapewne nie sprawdzałem, ale to już mogę zostawić Wam. Co tutaj jest w Club Selection? W Club Selection mamy, słuchajcie, cztery kluby, jest tak. E, jest Walencja, Walencja, Atletico Madryt, Roma, no i Atalanta. Wiadomo, Roma i Atalanta tutaj wszystko jest oryginalne ze względu na to, że Konami wykupiło sponsorowanie ligi, partnerstwo z ligą Włoską, więc mamy. W pełni licencjonowaną, natomiast ligę hiszpańską niestety nie mamy. Przejdźmy sobie najpierw do Atalanty. Tutaj mamy 75% szans trafienia czarnej piłki, 25% złotej. Pierwszy jest Ilicic. Ilicic, co ja mogę powiedzieć na temat zawodnika tego tutaj, mamy w ogóle ogólnie Ilicicza, Zapatę, Gomeza, Muriela. Gozens, Gozens, Niemiec. E, Golini, Pasalic i Dimitri. E, tak więc e, i liczyć. I liczyć e, w poprzedniej wersji bardzo mi się podobał Pesa. Dobrze się wkleił, miał fajnego informa. Natomiast tutaj w tej edycji nie miałem okazji nim zagrać. Jak go trafię, to na pewno będę z niego zadowolony. Myślę, że na AMF-ie bardzo będzie dobrze się spisywał. Może też grać na innych sektorach boiska, natomiast tutaj jego wadą jest stamina i prędkość. Reszta jestem na tak, fajny zawodnik, bo ma 1,90 wzrostu, więc bardzo duże kroki będzie robił i dobrze się rozpędzał. Zapata, zapata, typowy napadzior, targetman, wysoki do główki, do środkowania. Nagłówki tutaj jak najbardziej jestem na tak. Nic tylko jemu podać. On wykończy praktycznie wszystko. Plus do tego wejdzie w pole przeciwnika, jak w masło. I strzeli główką. Jak widzicie tutaj te skile, które mu podbijają te umiejętności, to jest heading, first time shot, e, także f, fajna, jej fighting spirit, no i oczywiście fajna, e, fajny skill super sub, gdzie jak wrzucimy go pod koniec drugiej połowy, to jego umiejętności dostaną dodatkowego boosta stamina na takim poziomie średnim. Tutaj jest Gomez. Wadą wszystkich tych zawodników to jest to, że oni mają tą staminę na poziomie średnim, czyli już mniej więcej w połowie pod koniec meczu, tak 70. minuta, 80. już można liczyć na to, że lepiej grać all out defense albo defensywnie niż ofensywnie. Gomez. No, Gomez, Gomeza, już opowiadałem na jego temat tyle razy różnych rzeczy i nie będę się powtarzał. Świetny zawodnik, dobrze mi się nim gra, świetne podania. E, dosyć szybki, e, zwinny, kręci się jak Bączek, więc jest naprawdę fajnym, fajnym zawodnikiem. Muriel. E, tutaj jestem mile zaskoczony, bo. No, chyba też nie miałem okazji go wylosować i z nim zagrać, ale pamiętam, że w poprzedniej edycji robił różnicę na boisku, był tym game changerem i myślę, że tutaj też to może się wydarzyć. Double touch, knuckle shot, acrobatic finishing to są. Skile, które do mnie przemawiają. Oczywiście kolejny raz stamina jest minusem, reszta jak najbardziej na tak. Zdecydowanie zawodnik, do którego tylko podać i będzie wykańczał akcję. Gozenz, Niemiec. Czy młody? No, 25 lat, to nie jest tak źle, ale tutaj jest stamina, jest stamina. Zawodnik, który. Widzę, że bardziej jest nastawiony na grę defensywną niż ofensywną. Nie, przepraszam, bardziej ofensywną niż defensywną. Mój błąd, bo spojrzałem na kółko, ale widzę, że defensywnie jest nastawiony 68, a ofensywnie 82, więc zdecydowanie ofensywny pomocnik tutaj bardziej będzie nam wbiegał w pole przeciwnika i próbował jakoś znaleźć swoją, swoją, swoją pozycję do strzału, żeby podać, czy coś w tym stylu. Natomiast no, skilli brak, więc to jest minus. Tak jak mówiłem, można nim grać na defensywie, ponieważ ma ten offensive fullback, ale jeżeli już będzie sytuacja taka, że przeciwnik będzie od jego strony zbyt łatwo wchodził. No to raczej ustawcie na nim Advanced Tactics z Defensive i wtedy nie będzie wybiegał tak w przód w pole. Golini, Bramkarz, nie wypowiadam się. Bramkarze w tej edycji to po prostu bronią jak chcą. Defensive Goalkeeper, co mnie zniechęca, natomiast umiejętności takie przeciętne, bardziej na czterogwiazdkową drużynę niż na jakiś świetną drużynę, potężną, potężny skład. Tutaj CMF bardzo ciekawy, trochę zbalansowany, tak w miarę, mógłby być szybszy, to jest minusik, natomiast stamina jest jak najbardziej na dobrym poziomie. 24 la lata, więc 34 levele. Myślę, że on się kręci pewnie gdzieś do około 92-93. Eee, Hall player, więc to jest bardziej zawodnik, który będzie nam wchodził w pole przeciwnika, szukał tego miejsca, żeby tak wbiec i zaskoczyć przeciwnika pod jego bramką i strzelić takiego gola, którego byśmy sami nawet się nie spodziewali, że on będzie w stanie zrobić. Jakie ma skille jeszcze? Nie ma skili żadnych, więc przechodzimy dalej. Jimmy City. To jest bardzo ciekawy. Z Czarnogóry. Nie, Albania, przepraszam. To jest albańczyk. 26 lat. 31 leveli. Nawet, nawet. Całkiem, całkiem. Fajnie, że może grać z lewej i prawej strony obrony, natomiast głównym jego bo główną pozycją jest środek obrony. Czasami może też na DMF-ie zagrać. Nawet myślę, żeby się sprawdził na tym DMF-ie, jakby miał Destroyera albo Unhormeda. Natomiast on ma ekstra frontman, więc zdecydowanie... Przy stałych fragmentach gry będzie nam wychodził do przodu, do główek. Tutaj jump trochę ma za niski jak dla mnie, ale physical contact i heading jest na dosyć wysokim poziomie. Stamina trochę nadal za niska, ale myślę, że przy 31 levelu będzie naprawdę zacnie wyglądał i ładnie się wkomponuje do waszych składów tak więc przejdźmy sobie do losowania tych zawodników a co mnie tutaj interesuje tylko tak podkrótce e, powiem, no tutaj ten Ilicic mnie interesuje, Zapata jest, będzie fajny, Muriel też będzie dobrym trafem e, ten Gozenc też niczego sobie może być, Pasalic też będzie no Generalnie, no, ta paczka nie jest taka, żebym w ogóle, generalnie ci zawodnicy nie są jacyś tacy, żebym każdego z nich chciał albo nie chciał. Taka średni. Średni jest ten w tym tygodniu, ten, ta selekcja tych zawodników. Natomiast plusem jest to, że jest, są cztery drużyny, więc pierwszy drawia nam się. Pasilić, tak? Pasalić. Pasalić. No dobra, to najpierw lubimy na nim lock. I dodajemy tutaj. Drugie losowanie, to nam wypada. Kto nam wypadnie? No ten Ilicic. Liczę na tego Ilicicza, bo to jest jedyna piłka, która by mnie zainteresowała. Tu mamy bramkarza. To raczej dużego pożytku z niego nie będzie. Golini, Golini Proceed, tak. Golini. Zobaczymy, czy Goliniego mam jeszcze też w tym, w swoim klubie. Jak tak, to zapewne przerobię go na trenera. Jako zwykłą piłkę. Następnym zawodnikiem jest czarna piłka. Ostatnia, Go ojej, Gomez. Po co ty, mi chłopaku, jesteś potrzebny? To ja już Ciebie mam, przerobiłem ciebie na trenera. Czy przerobię ciebie na trenera, bo nie wydaje mi się, żebyś ty był lepszą wersją od tego Gomeza, który jest. Ale zostawiam Cię na razie. Nie zakładam na tobie blokady. Przejdźmy sobie do drugiej drużyny. Jest to Roma. Tutaj mamy 12,5% trafienia złotej piłki, 87,5% trafienia czarnej piłki. W tym agencie znalazł się Dżeko Kolarow, Paul Lopez, Were Tout, Smoling, Pellegrini, Mancini oraz Klujwert. I teraz, jeżeli chodzi o mnie... To tak, Dżeko, fajna piłka, tylko że za wolna. Zdecydowanie za wolna, bardziej bym go przyspieszył. Na 21 poziomie też nie, nie, nie robi aż tak dużej różnicy. Eee, aż tak dużej różnicy. Fajne strzały. Fajne strzały to muszę powiedzieć. Przede wszystkim targetman wysoki, tylko że klocowaty. O! Nie jest zwinny. Jest taki silny, umie się przepchnąć, ale nie licz się na to, że przebiegnie kawałek tego boiska i nie zostanie dogoniony. Mam tą umiejętność, że jak jest przy tej piłce to yy, no ze względu na to, że jest silny fizycznie, to yy, będzie ręką odpychał yy, oczywiście obrońców, natomiast yy, reszta to jest taki no dobry zawodnik, ale zawolny dla mnie. Kolarow, yy, tutaj jakby on miał możliwość gry na yy, CMF-ie albo DMF-ie, no to ta piłka by była po prostu przekozacka. Natomiast grając na left backu, no to zdecydowanie zawolny jak na realia obecnej, obecnego Pesa. Jego atut to tylko i wyłącznie stamina, już celność jeżeli chodzi o podania górą, no i oczywiście uderzenie piłką. Jest dosyć stanowczy, więc będzie walczył z tą agresją, zabierał te piłki, ale czy on jest tak bardzo warty tej uwagi? No, powiedziałbym, że średnio. Średnio, ale jedyny taki plus to jest to, że w miarę wysoko jest defensywnie oceniony, natomiast. Nie rozumiem tego, dlaczego de, zdecydowanie defensywnie obceniony bra, lewy obrońca ma fullback finishera, bardziej tutaj bym postawił na defensive fullback. O. Fajne staty, fajne skille, tutaj low-lifted pass, jest pinpoint crossing, jest Fighting Spirit, natomiast jeżeli chodzi o strzały, można nim próbować strzelać z odległości, ponieważ ma Long Range Shooting, Knuckle Shot, Rising Shot, no i oczywiście Fighting Spirit, który też się przydaje przy składaniu się do strzałów. Reszta to jest do waszej oceny. Ja tutaj stawiam na kogo innego w, na tej pozycji. Goalkeeper, Paul Lopez. No, kolejny goalkeeper. Tutaj nie ma co się wypowiadać. Plus jest taki, że jest to offensive goalkeeper, natomiast reszta to taki średniaczek. Jak ci zawodnicy w ogóle nie spojrzałem na formę tych zawodników, no ale za chwilę będziemy wiedzieli, jak będziemy ich dodawać sobie do składu. Tak jak już mówiłem. Long throw, goalkeeper long throw i goalkeeper penalty saver, więc yy, średni zawodnik, 30 leveli, to może coś z niego jeszcze będzie, ale raczej nie liczyłbym na coś nadzwyczajnego. Weretow, Francuz, kolejny Francuz, ale box to box, kółko nie jest takie złe, te statystyki w miarę wy wyrównane. Mógłby być trochę szybszy, ale po wylewelowaniu zdecydowanie przyspieszy. Bardziej nastawiony na grę defensywną, czyli będzie częściej się cofał niż szedł do przodu. Dobre podania, świetna stamina. Myślałem, że ze względu na to, że ma kicking power wysoki, to będzie miał jakieś skille do strzelania z daleka, ale niestety nie ma na co liczyć, więc tak to wygląda. Eee, fajna piłka, raczej do czterogwiazdkowego składu. No i tutaj jest Chris Smalling. Eee, ten pan jest ciekawą piłką ze względu na to, że jest dosyć szybki. Eee, stamina ma na średnim poziomie. Ale na 26 levelu odbija to sobie zdecydowanie. Heading Interception, jeżeli go traficie i macie skill trainerów, to starajcie się jeszcze u niego wyszkolić. Man Marking i wtedy prawie się staje idealnym napastnikiem znaczy obrońcą, przepraszam bo bra, będzie mu brakowało tylko dwóch skili, czyli Acrobatic Clear oraz Fighting Spirit, by. Stać się takim naprawdę potężnym obrońcą. Natomiast tak, to ja jestem na tak, żeby w niego zainwestować ze względu na to, że mam 1,94 wzrostu, co no, sprawia, że by będzie i by, by może mieć i będzie miał przewagę grze w powietrzu główką. No i nadaje się do yy, wykańczania. Yy stałych wykańczania różnych pod bramką przeciwnika. Pellegrini, to jest fajna piłka. W miarę taki młody zawodnik, 23 lata, to nie jest dużo. 34 level, 86 overall. Myślę, że on się kręci gdzieś do 94, może 5, 6 już tak w porywach. Martwi mnie tylko to, że on ma styl gry hall player, no ale zdecydowanie chyba bardziej bym stawiał go na AMF-ie niż na CMF-ie, ponieważ będzie wybiegał do przodu. Low lofted pass, weighted pass. Tutaj by mu dać jeszcze skilla through passing i naprawdę mógłby zdziałać tutaj cuda. Fajny, wypoziomowany, dobrze zawodnik, natomiast po podlewelowaniu staje się zapewne z niego niezła bestia. Mansini Mansini tutaj słuchajcie, no młody też zawodnik, Med90, środkowy obrońca, heading i fighting spirit. Dodać mu man marking i jest w miarę okej. Okay. Ekstra frontman, więc też zdecydowanie tak jak Smalling do wykańczania główek zrożnych, to jest idealnie. Ale ze względu na początkowy start 85 overalla to bardziej bym go stawiał do czterogwiazdkowej drużyny. No, i oczywiście, na sam koniec perełka, którą no chciałbym trafić, nie powiem, że nie. Trochę mnie martwi to, że jest to cross specialist, ale. Jakoś to przeboleje. Najważniejsze, że ma dwie gwiazdki na Dribble Thru, na Inspire. 20 lat, więc naprawdę 48 leveli. Ten zawodnik będzie potężnym rzeźnikiem, który będzie umiał zmienić, odmienić losy gry, kiedy będzie wchodził z ławki rezerwowych. Szczególnie, że ma Super Saba. No i ma tutaj te umiejętności, które będą sprzyjały e, zawodnikom, którzy graczom, którzy mają e, na CF-ie e, targetmana. No więc e, tak naprawdę stąd Kluivert, Pellegrini, Smalling. Kolarov jeszcze może być na no, upartego. Vertout też może być. No, i ten Mancini też jakoś gdzieś tam go upnę. Jedynie co to tylko tego Bramkarza. Nie chcę i Jacko, który już mam, i no zdecydowanie raczej on mi, się, on mi się nie przyda. Bo no nie wyobrażam sobie, żeby mieć Jacko jeszcze wyżej, bo już jest na maksymalnym levelu. Zobaczmy, co nam tutaj wpadnie. Może już 24 minuty trwa ten filmik, ale się rozgadałem. Ale dzisiaj mam gadane. Czarna piłka. Nie jest to czeko. Czy jest dobrze? To jest Pellegrini. Jest. Może być. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Pellegrini. Bez formy. Może być. Lecimy z dalszym losowaniem. W ogóle zauważyliście to, że praktycznie w nic nie wpada powtórek? Że nie, nie ma czegoś takiego od jakiegoś czasu, żeby powtórka wpadała albo coś w tym stylu? Że ci zawodnicy są różni, że się, że się różnią? O nie, wpad Dlaczego to się dzieje? Dlaczego to akurat muszę być ja? Ach, no dobra, no raczej Cię nie bierzemy, ale że ze względu masz formę B, no to to masz, za to masz plusika mordo, za to masz mordo plusika. Ostatnie losowanie Romy, liczę na tego Klajwerta, to byłby dobry traf i no niestety, Klajwerta nie udało się wylosować. Mamy tutaj Krisa Smulinga? Nie, to jest ten Mancini. Mancini, okej, okay, okej. Okay, okej, okay. mogę to przeboleć. Mancini, robimy lock na nim. I lecimy do następnego klubu. Tutaj mamy Walencję 87,5%, 12,5% trafienia złotej piłki, 87,5% trafienia, a szans trafienia czarnej piłki. Jeżeli chodzi o mnie, no to tutaj Dani Pareiro, Dani Parejo, fajna piłka, ale za wolna. Dobre podania, w miarę dobry dribbling, zdecydowanie zawodnik niegrywalny, bardziej do wykończenia stałych fragmentów gry, jakiś wrzutek, jakiś wolnych czy coś w tym stylu. Dużo skilli, umie podać, to jest jego atut, natomiast reszta to tutaj... Nie ma nic do zaoferowania, nawet stamina i, i, i prędkość, i fizyczność jest tragiczna. Silesen, Silesen, kolejny bramkarz offensive goalkeeper. Ładne te statystyki, ładnie go podrasowali, bardzo mi się to podoba. Tutaj nie, nie będę na niego narzekał. 24 level do góry, więc jest ok. Rodrigo, no to jest piłka bardzo, bardzo zacna. I teraz pytanie jest takie: czy ten Rodrigo jest gorszy czy lepszy od tego Rodrigo, który był w Spanish League Fan Choice? Dlatego jest szybki, jest zwinny, umie drybrować w miarę te podania po ziemi, ma średnie, czyli może być na napastnika. Dobry finishing, trochę niski kicking power, no i oczywiście stamina, ale reszta jestem na tak. First time shot, acrobatic finishing, long range shooting. Jak będziecie mieli okazję, walcie nim z daleka, a jak nie, no to on będzie w różne, z różnych dziwnych pozycji umiał się złożyć i, i strzelić. 25 leveli, więc nie jest aż tak też jakoś super, ale robi wrażenie. Gabriel. Tego zawodnika tutaj nie miałem okazji nim grać. 85 centymetrów, 1,85 wzrostu. Destroyer, więc to przemawia na plus dla niego. Trochę mógłby być szybszy, ale też nie jest tragicznie wolny. Bardzo dobrze defensywnie udosposobiony. Jakie ma skille. Skile tutaj marking, interception. Jak najbardziej jestem na tak. Jeszcze można dodać mu fighting spirit. I już będzie naprawdę porządnym za e, obrońcą. Plus jest taki, że umie grać na lewej i na prawej obronie. Gomez. E, to raczej myślę, że tutaj taki zawodnik, żeby go dać na ławkę rezerwowych, żeby w sobie wszedł w drugiej części meczu i, i, i najwyżej jeszcze jakiejś dogrywce dodatkowej, gdzie będzie możliwość zmiany czwartego zawodnika. A tutaj no to tutaj fizyczność, physical contact, tutaj kicking power. Finishing oraz heading, natomiast trochę bym się przyczepił do staminy, no i jego prędkości, no ale czego wymagać od Fox in the Box? To jest zawodnik taki, który będzie czekał na swoją okazję i, i, i nagle z znienacka on się pojawi. Tak jakby przy, tak właśnie to wyglądał u tych zawodników, którzy mają to ten Fox in the Box. Ich nie widać praktycznie cały mecz, nie widać, nie widać, i nagle strzelają trzy bramki. To tak jest. Weszł go nie widać, a strzelił trzy bramki. Gameiro to jest piłka, którą bym był zainteresowany. Pomimo, że on jest na 85. levelu, już 32 lata ma Francuz, ale, ale jest szybki. Jest w miarę zwinny. Dobrze się będzie kręcił, bo balans ma wysoki. Tutaj finishing też jest wysoko. Kicking power mógłby, mógłby być wyższy, no i trochę podania lepsze. Natomiast reszta jestem na tak. Jestem bardzo, bardzo na tak. Plus do tego jeszcze ma acrobating finishing. Yy, I atutem też jest to, że ma Super Saba, co spowoduje, że będzie jeszcze większą bestią, kiedy wejdzie z ławki rezerwowe. Da was. No, co ja mogę powiedzieć? Ten zawodnik jest naprawdę klasą, klasą sam w sobie. Na tylu pozycjach, ile on może grać, no to mało ilu jest zawodników, którzy mogą grać na tylu pozycjach. To jest właśnie niesamowite. Jeszcze Playing Style Hall player bardzo fajne kółko, takie podobne do jak on się tam nazywa Dali Ali. Z Tottenhamu. Taki typowy AMF. Nie za szybki. Zdecydowanie bardziej pod podania. Dribbling może być, ale to nie jest jego mocna strona. Będzie świetnie się nadawał do stałych fragmentów gry. No i myślę, że, że tak dokładnie, tak jak myślałem, long range shooting można nim kopać z dalekich pozycji od bramki jeszcze plus do tego knuckle shot, knuckle shot, dipping shot i long range shooting. Wyobrażacie sobie to? To jest tak. Strzelacie z, z pozycji przed gdzieś tak mniej więcej za połową boiska. Robicie knuckle shot, który idzie najpierw do góry i ze względu na to, że ma jeszcze dipping shot, to ten knuckle shot idzie do góry. I ładnie opada, i zmienia jeszcze pod sam koniec trajektorii lotu. No, tra, tra, no straszny, straszny rzeźnik pod tym względem. To szkoda, że nie ma tylko dribble żadnej gwiazdki. No tu jest, tu jest, tu jestem trochę, trochę podłamany. Więc yy, ostatnia postać, jaka nam została, to jest Ferran Torres. Yy, młody zawodnik, 19 lat, yy, warto w niego zainwestować. 83 overalla, 51 leveli. Boże, on się kręci gdzieś na pewno do 96-97. Dobry rzeźnik. Szybki, dobry dribbling. Dopiero po wylewelowaniu reszta umiejętności staje się bardzo, bardzo dobrze zauważalna i yy, będzie umiał zrobić różnicę w grze. Minus, mało pozycji, na których może grać. No i tyle. Stamina na dobrym poziomie, trochę mało skili. Natomiast forma 4 na no 8, więc jeżeli formy nie będzie miał, to tutaj raczej nic nim nie zwojujecie. Da was mnie interesuje Gameiro, Rodrigo. Może ten Dani Pareiro, ale. Gabriel może też coś by z niego było, ale tak jak mówię. Rodrigo Gameiro da was. Bez Silesena, bo już tych bramkarzy mam naprawdę tak dużo, że już dosyć. Dosyć. Przejdźmy sobie do losowania. Zobaczmy, kto nam tam wypadnie jako pierwszy. Ferran Torres, złota piłka. Nie, nie ma Ferrana Torresa. 19, kto ma 19? Da was? Nie, yy, Rodrigo. O! Ha, 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 ha. Na dzień dobry wpada Rodrigo. Jest już jakiś postęp. Nie bierzemy loka na nim. Zobaczymy sobie, co tam będzie mógł rozwinąć. Jak bardzo będzie mógł rozwinąć skrzydła, jeszcze to sobie porównam. No, niestety nie przygotowałem się przed tym filmikiem, nie wszedłem na PS Database. Następny zawodnik to jest. 18? Uu, 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 też napastnik. Nie, to nie jest napastnik. To jest. Dawas. O! No i teraz jeszcze jak wpadnie. Kto tam był trzeci? Dawas jak najbardziej. O, ale świetny traf. ale jestem zadowolony. Z Rodrigo jestem zadowolony i Dawasa jestem zadowolony. Kto tam był trzeci? Trzeci był, trzeci był, trzeci był, trzeci był, trzeci był. Co tak, to, kto tam był trzeci? Gameiro, 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 Gameiro. Jak jeszcze Gameiro wpadnie, to już jesteśmy ustawieni. To już, to już na pewno wszystko wygramy. Ale ja wiem, że Gameiro nie wpadnie. Musi pewnie nam jakiś Pareiro wpaść albo obrońca. A nie, mamy powtórkę, mamy Rodrigo. Znowu. Ho, no proszę. Powtóreczka z rozrywki. No i teraz mam dylemat. Czy przerobić go od razu na trenera, czy zostawić? Przerobić go na trenera i władować w tego Rodrigo. Czy zostawić? I tych dwóch Rodrigo wpakować w tamtego Rodrigo. Zobaczymy, zobaczymy. Tutaj mamy Atletico Madryt. Tu oczywiście będą same czarne piłki. Nie licz się na żadną złotą, bo ten klub jest naprawdę potężny. Wysoko stoi w lidze. Co ja mogę powiedzieć o Jestem na tak. Dobry obrońca. Natomiast mam jego lepszą wersję z, gru... z rozgrywek międzynarodowych. Po wylewelowaniu na maksa staje się kompletnym cheatem, czyli wszystkie zdolności goalkeeperskie na 99. Nie lubię za bardzo jego stylu gry, dlatego defensive goalkeeper mnie odstrasza i to powoduje, że rzadko nim gram, nawet jak ma formę. Morata. Tutaj go że podrasowali. Stał się nareszcie taką porządną piłką, Czarną, na jaką zasłużył, jaką powinien dawno temu już być, gdyby ta jego kariera poszła w dobrym kierunku, a nie tak, jak to mu wyszło. Jego minusem Stamina. A reszta, nie mam się do czego przyczepić, jest jak najbardziej na tak. Super SAP, czyli jeszcze podbijamy mu umiejętności, jeżeli wejdzie w drugiej połowie meczu. Natomiast typowy rasowy napaski time Shot Acrobating Finishing i Long Range Shooting Heading Też widzę z główki może będzie umiał strzelić Koke. Koke, słuchajcie, taki środkowy pomocnik, bardziej ofensywny eee... Lubiący box to box, no to będzie biegał od jednego, od jednego e, pola bramkowego do drugiego. Trochę zawolny dla mnie, ale świetne podania, dobry dribbling. Dobry w miarę do stałych fragmentów gry, chociaż nie najlepsze ale dobry. No i myślę, że tutaj, fru, tak, on bardziej jest takim long range shooting, to raczej nie, nie próbujcie nim często strzelać. Bardziej tutaj idź w podania, ze względu na to, że ma bardzo dużo skili do, do podań. Hmm, czy tutaj coś jeszcze ciekawego mogę powiedzieć na jego temat? No to by było na tyle, no ile dwu, tam 24 levele ma do góry. Następny jest e, Sawicz. Tutaj kolejny Sawicz. E, Atu, Syrgryp destroyer. E, nie jest strasznie wolny, ale mógłby być szybszy. Bardzo dobrze defensywnie zorientowany. No i umie podać w miarę. Plus do tego nadaje się na wykończenia główek zdrożnych. Dodać mu jeszcze tylko Fighting Spirit. I mamy naprawdę e, bardzo fajnego obrońcę. Diego Costa, no to co ja mogę powiedzieć, no, ja za bardzo nim nie lubię grać, to jest tak jak mówię typowy Fox, to box, fox in the Box, czyli nie widać go przez całe mecze, strzelił trzy bramki, niby główki ma dobre, ale jump ma słaby, staminę ma dobrą, Umie się odnaleźć w tej ofensywie i, i, i ustawić tak, żeby podać i, 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 i wykończyć nim. E, ma wysoki kicking power i finishing, więc raczej to wszystko, co kopnie, to będzie wchodziło. Natomiast o. reszta to raczej nie jest jego mocna strona. W miarę jest szybki, bo 84 prędkości, 80 overall, e, a przyspieszenia. <laughs> I 23 lewele do góry. Eee, tutaj jest jeszcze Herrera. Środkowy pomocnik, który jest wybalansowany defensywnie i ofensywnie, bo ma 82 na obydwu umiejętnościach zdecydowanie na MFA będzie się nadawał ze względu na to, że ma styl gry hall player, co powoduje, że będzie starał się pod bramkę przeciwnika wejść i znaleźć sobie miejsce z znienacka, wyskakując do piłki i ją uderzając od podania strzelając gola, dzięki temu od podania na przykład napastnika. Reszta, bym powiedział tak, stamina dobra, kicking power dobry i ball control na wysokim poziomie. Reszta jest bardzo wy, tak wybalansowana. Nawet całkiem fajne te skille, fighting spirit, interception. Więc tutaj jak najbardziej dipping shot, weighted pass może być, może być, ale nie jest to jakiś kosmos. Felipe, kolejny środkowy obrońca, styl grid destroyer, to już ma dla mnie, był mnie plusika, natomiast trochę za niska ta umiejętność gry w defensywie. Umie zabrać piłkę i jest dosyć przy tym agresywny, natomiast trochę słabo będzie się ustawiał w obronie, przez co może często przez niego dochodzić do Yy, Dziur w obroń. Natomiast tutaj praktycznie obrońca kompletny, bo ma heading: interception, Acrobatic, fighting spirit. E, co tutaj można by jeszcze mu dać? Men marking. Dodajemy mu men marking, i to jest obrońca kompletny, więc mogę trochę na niego ponarzekać, ale. Tak, jak mówiłem, no nie, 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 ze względu na tą defensywę defensive Awareness 84 nie ma tego men-marking, co przez co będą się tworzyły dziury. Uda nam się to zniwelować, dodając do jego stylu gry, dać do jego skili men-marking i wtedy naprawdę będzie świetnym obrońcą. E, tutaj, no dziadek, dziadek, nie oszukujmy się, 30 lat, bardzo, bardzo obiecująca postać. No, i niestety skończyła tak, jak skończyła. Zbyt dużo chłopak się nie wykazywał. Overall 86, 26 leveli. Myślę, że on się podkręci do 92, 94, 93. Box to Box, co mnie zadziwia, bo raczej bym postawił na jakiegoś prolific wingera albo hall playera a Stamina prędkość całkowita trochę średnia, natomiast przyspieszenie dobre, kontakt fizyczny bardzo dobry bardzo dobre podania, dribbling świetny ale łatwo będzie mu zabrać piłkę ponieważ tak possession jest na niskim poziomie średnim natomiast będzie to zawodnik który bardziej będzie grał ofensywnie i próbował znaleźć miejsce pod bramką przeciwnika, aby strzelić i właśnie wykorzystać swoją sytuację. Natomiast jaki on ma tutaj skill, tak jak myślałem, fighting spirit, super sap, czyli bardziej bym był skłonny wpuścić go w drugiej części meczu. Kto mnie tutaj interesuje? Morata jest fajny Herrera, może Vitolo byłby dobrym trafem. Vitolo, Herrera, Felipe. Nie chcę tylko Diego Kosty i Oblaka. Bo to tymi zawodnikami, a jeden pójdzie na przepalenia, a drugim nie będę grał. Zdecydowanie jak nie będzie miał formy. Przejdźmy do losowania, zobaczmy co nam tutaj wypadnie. <laughs> Będziemy wiedzieli na czym stoimy. Przynajmniej. Mamy pierwszą czarną piłkę, z czarnych piłek. Morata. Nie, czy... Tak, Morata. O, i to jest dobry traf. Tu jestem na tak. A jaką ty masz formę jeszcze, bo nie spojrzałem. Formę ma 6, więc jest dobrze, jest zacnie. Jest dobrze. Drugie losowanie. Zobaczmy, co nam tutaj wpadnie. W drugim losowaniu mamy 18. Da, nie yy, obrońca Felipe? Felipe, o! No, no to do niego, tak jak mówiłem, dodamy sobie tylko men menmarking i, i jest yy, obrońca kompletny. I, I będzie dobrze się spisywał. Tak więc. Yy, tam będę próbował tego Filipę zdobyć ten marking i zobaczmy, co nam ostatnie wylosuje. Ostatnie wylosowało nam. O, na szczęście nie ma oblaka. Yy, ojeju. Połuszia ja coś. Herrera, no tak. Herrera. To może być, może być, może być, może być. Nie będę jakoś. Nie jestem jakoś super zadowolony, ale nie ma też takiej tragedii, która by spowodowała, że jest to coś nadzwyczajnego. <laughs> No, dobra, słuchajcie, co tutaj mamy w tym tygodniu? W tym tygodniu, oczywiście, mamy fajnie, bo nie ma challenge'a takiego ogólnego, czyli tych zdołań, cztery punkty. Tylko mamy na siłę drużyny, co mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Jeżeli chodzi o challenge przeciwko komputerowi, no to standardowo mamy tutaj do rozegrania trzy. Mecze, wszystkie mecze są na poziomie regular. Za wygranie tego eventu dostaniemy 5000 game points. Za każdy następny, na każdą następną wygraną tego eventu dostaniemy 500 game points. Natomiast ogólnie w rozrachunku na tym evencie będziemy około 10-11 tysięcy game points do przodu. Natomiast tutaj w Online Challenge Cup tutaj nam się w Online Challengeach pojawiło coś, co ja lubię i tak naprawdę powinniśmy mieć właśnie to zawsze do wyboru, że te cztery challenge plus na przykład ten challenge jeszcze z ligą. I to by było świetne. I wtedy Konami naprawdę tutaj by zrobiło, um, urozmaiciło to, bo tego jest mało, za mało tego jest. Coś jeszcze mogłoby Konami zamieszać e, tutaj. No, co, co ja mogę powiedzieć? No, są cztery challenge. Um, tutaj jest tak. E, w challenge'u zacznijmy może sobie od najsłabszego, czyli drużyna. Do tego challenge'a musi mieć mniej overalla niż 1000, maksymalnie 1000 siła drużyny. O, Siła drużyny do tego challenge'a to jest 1999 maksymalnie. Za wygranie tego challenge'a dostaniemy na samym początku trzech skill trainerów. Za każdą następną wygraną dostaniemy... Jednego skill trainera, no i oczywiście za umieszczenie zawodników z Club Selection dostaniemy dodatkowo trzech zawodników z Club Selection, dostaniemy dodatkowo jednego special trainera. No i mnożnik 1,5 do game pointsów. Tutaj analogicznie jest to samo: drużyna maksymalnie do 2999, siła drużyny. Natomiast tutaj dostajemy za wygraną position trainera, za pierwszym razem, za każdym kolejnym dostaniemy jednego position trainera, trzech position trainerów, no i oczywiście z Club Selection tutaj umieszczenie trzech zawodników z Club Selection dostaniemy jednego special experience trainera. I mnożnik w postaci 1,5 do Game pońców. Analogicznie to samo jest tutaj w drużynie do 3999 siły drużyny. I tutaj mamy skill trainerów, tak jak w pierwszym. Natomiast też mamy tutaj mnożnik jako do, te bonusy. Jak do, dołożymy trzech zawodników z Club Selection. No, i oczywiście w ten ostatni sobie wejdziemy, bo tutaj mogę wejść, bo mam tak silną drużynę, że w żadną inną nie jestem w stanie wejść teraz. I tutaj słuchajcie, od razu sobie dodamy zawodników. Zobaczmy. O, no proszę, widzicie? Skład bonus players. Dobra, zostawimy na razie tak. Jest ten Rodrigo, on się zamieni z. Ja wolę Wolfiery. Herre... I Pellegrini, Herera tak mniej więcej to samo. Plasich tutaj też, hall player. was no to chyba już tego do będę chowubił. No dobra, niech będzie ten do i nie mamy żadnego golkipera, co mnie trochę smuci. Heh, widzicie? Niby Alvaro Morata wyżej oceniony, a Rodrigo ma większego tego. Nie, przepraszam, to Morata taki duży. A to nie, Moja pomyłka, przepraszam was, przepraszam. Dodajmy sobie tego cebeka, o którym mówiłem. Mancini, tak. Manciniego, za to możemy dodać golkipera. Tutaj, proszę bardzo. Jest Mancini, jest tutaj. Mógłbym tego Gomeza wsadzić, ale jednak chyba wolę zostać przy przy tym lepszym Gomezie niż przy tym gorszym. Więc tak będzie wyglądała drużyna na tą najmocniejszą ligę, najmocniejszy challenge. I teraz tak, we wszystkich tych online challenge'ach mamy do rozegrania tylko, tylko i wyłącznie jeden mecz. I musimy go wygrać, jeżeli chcemy zdobyć e, nagrody w postaci tych skill trainerów albo position trainerów. E, za umieszczenie, tak jak mówiłem, Trzech zawodników z Club Selection dostajemy skład bonus i e, to jest e, Experience Trainera i mnożnik 1,5 do mm, GP. Tak więc, no, to mi się podoba, jest nareszcie odmiana, a nie cały czas to samo przez pół roku. Konami poszło bo rozum do głowy jestem bardzo zadowolony. E, to by było na tyle w tym filmiku. Jeżeli filmik Wam się podobał, choć był bardzo, bardzo długi. Starałem się go skrócić jak najmocniej, no ale niestety no nie da się tutaj wszystkiego powiedzieć, kiedy ma się aż cztery drużyny wszystkiego i tak szybko powiedzieć, aż kiedy ma się cztery drużyny w Club Selection. Ale myślę, że będziecie zadowoleni z informacji, które Wam przekazałem i wybierzecie. I wybierzecie odpowiednich zawodników do swoich drużyn. Wielkie dzięki za oglądanie. Jak filmik Wam się podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę. No i subskrybujcie mój kanał. Też naciśnijcie przycisk dzwoneczka, jeżeli chcecie być na bieżąco z każdymi filmikami, które będą wychodziły na kanale. No i dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam dużo wygranych i dużo goli. Trzymajcie się. Cześć.